Czyżby znowu przyszedł jakiś kot obcy? No ciotka tu jest. A jest. A ty kto jesteś? Juniek? Ty nasz jesteś? Nie, nasz jesteś. Cztery białe łapki przyszedł. Zobaczcie. Nie boi się. Nie goni ciotki. Ciotka jego nie goni. O. Gdzie on poszedł? Jest. O. Chodzi dookoła. Wybiera sobie, zbiera. Proszę. No, poleciał. Poleciał co z tej strony. Ogon tylko go widać. Widać mu ogon. Się rusza. Zaraz zajdziemy go z drugiej strony zobaczyć. Romeo tutaj chrupki łyskasa zajada. A pan Zygmunt przyniósł mi mleko. Zobaczcie. 2 litry. Prosto od krowy. To nie nazywa się tak prosto od krowy jak to w sklepach. To jest od krowy. Ze wsi. O, jest. Widzicie? Jest. On teraz na chrupki chce przyjść tutaj. O. A tutaj Basiorek jest. Na chrupkach teraz. No i Bidulek na razie nie może. Będzie musiał trochę poczekać w kolejce. No. Kicia. No teraz tak zawsze jest. Wieczorem kotki się garną tutaj. A mleczko nalałem. Tu jeszcze rano zupa mleczna za cierki. I co? Kacusiu, najadłeś się? Najadł się, proszę, się przeciąga. O, kocik, żbiecik, tak. Kiciulek. O, pilot oblatywacz jest. Chodź, Miuniuś. Jaj, jaj, jaj. Jaki grzeczny ten gacuś teraz się zrobił. Układny, dobrze wychowany. Nie, kiciulku. Pójdę sobie. Najadłem się. Chrupku się najadł, się napił. A wesoła ciotka ze mną. Cały czas mi towarzyszy teraz na bocianówce. Proszę. Także kotki siedzą tutaj. A jak się najedzą, to o, idą na promenadę podniebną albo na podniebne schody. Jak przed chwilą była wesoła ciotka Nikicia. No i szczęśliwe kiciulki. No, przyszedł znowu. 4 białe łapki, proszę. Nie boi się. Nawet tutaj był. Mleko trochę pojeść. O, i znowu sobie poszedł. Także kitulek oswojony jakby.